pomnik nas tak drażnił, że postanowiliśmy coś z tym zrobić. No i były różne pomysły, mniej i bardziej fantastyczne. Na przykład chcieliśmy ustawić tam działko w głębi, kupić to działko od żołnierzy nielegalnie, bo się dało, i odstrzelić głowę pomnikowi. I w końcu ktoś poddał nam pomysł chyba naszych dziadków czy pradziadków, żeby oblać pomnik walerianą, a ponieważ wiadomo, że koty lubią bardzo waleriany i będą się zbiegać z okolicy, kocie kupy bardzo śmierdzą i to będzie symbol tego, co my myślimy o tym pomniku. I niczym do tego doszło, to ktoś odważniejszy wysadził tą nogę. W nocy z 18 na 19 kwietnia 1979 roku próbowano wysadzić pomnik Lenina w Nowej Hucie. Wybuch miał dużą siłę rażenia. Uszkodził jednak tylko fragment nogi posągu, ale spowodował też zniszczenia prawie wszystkich szyb w okolicznych budynkach. Służba bezpieczeństwa przesłuchała kilka tysięcy osób, jednak nazwisko sprawcy było ukrywane ze względu na przyjazd Ojca Świętego w czerwcu tegoż roku. Chodziło o to, aby mieszkańcy Nowej Huty nie wykreowali w tym czasie niewygodnego dla władz bohatera. W filmie dokumentalnym Lenin z Krakowa do podłożenia ładunków wybuchowych przyznał się Andrzej Szewczuwianiec. Przywiozłem sobie dwa neseser siarki. Chłopaki przywieźli fosfor i przygotowywaliśmy ląd. Rozstawiłem materiał nie między nogami w środku, tylko na zewnątrz nóg. Jeden ładunek i drugi, licząc, że uderzenie pójdzie na ściany i siła uderzenia wróci i spowoduje jakieś poważne skutki. Wybuch został spowodowany przez dwa ładunki o wadze około 6 kg każdy przy użyciu zapalnika, przy użyciu lądów. Ruszyła silna ulewa. Drugi ląd mi się troszkę zamoczył, nie chciał się zapalić i w tym momencie niespodziewanie wyszła staruszka. Jest także opinia biegłych stwierdzająca, że gdyby w okolicy znajdowała się jakaś osoba, mogłoby to spowodować nawet jej zejście śmiertelne. Zdawałem sobie z tego sprawę, że ta kobieta zginie. Podleciałem szybko, nawet nie czułem ciężaru tej kobiety, dosłownie. Taka jakaś siła się wewnętrzna we mnie. Złapałem tą kobietę, laska, pamiętam, wypadła, żeby jak najszybciej odbiec. Tu spałem na tej wersalce, ta wersalka stoi od lat, bo tu najlepiej jest, prawda? No i jak był ten huk pierwszy, wybuch? Ja straciłem słuch, widziałem skutki, tylko lecące szyby. Okna już nie mam, bo jest tutaj pełno szkła pod nogami, a sąsiad sprzeciwka krzyczy, milicja co jest, mówi, bo chuligani szyby biją. A następny sąsiad znowuż zwraca uwagę tam z tego bloku, żeby cicho był, bo to Lenina wysadzają. Ten hałas lecących szyb z demolka w kawiarni, prawda, tam z kawiarni wylatywały krzesła na ulicę. I taki pst, pst, był słuch, prawda, syczenia. I w tym momencie, prawda, był drugi wybuch i mnie rzuciło spod tego okna, prawda, i ja upadłem tutaj. Widziałem, jak samochód został obrócony, w którym byli koledzy uczestniczący w akcji. Został obrócony dosłownie o 180 stopni. Gdy wstałem tutaj, prawda, za drugą razem po tym wybuchu, no to widzę, że Lenin stoi. Źle ustawiłem te materiały. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że on jest tak solidnie osadzony. Czekaliśmy na pierwszą prasę. Oczywiście burza w prasie, terroryści, prawda, zbrodniczy wybuch. I trochę mnie to przeraziło. Sobie myślę, że nie ma co, tylko trzeba po prostu wyjechać stąd jak najszybciej. Niektórzy powątpiewali w prawdziwość wypowiedzi Andrzeja Szewczuwiańca, twierdząc, że był on oszustem i konfidentem. Zacząłem się zastanawiać, że ludzie dochodzą do władzy, może zostawili swoje idee, zapomnieli o tych ideach. Poddałem się do dymisji. Doprowadziło to do stanu silnej depresji, a mając jakąś taką wewnętrzną ambicję, nie chciałem się do nikogo zwracać o pomoc. Będąc w sytuacji bez wyjścia, wiedziałem, że z dnia na dzień tracę rodzinę. No, dokonałem kilku włamań, za które obecnie przebywam w zakładzie karnym w Czarnym. Przed kilkoma dniami uzyskałem dostęp do materiałów
wytworzonych przez byłą Służbę Bezpieczeństwa. To się nazywa sprawa operacyjnego rozpracowania nowy, czy teczki. Teczka druga w zasadzie poświęcona jest szewcu Wiańcowi. I co tam czytamy? Był posądzony o wysadzenie pomnika w Nowej Hucie. Nie został o to oskarżony, lecz o kradzież maszyny do pisania. Skazany został na 6 lat pozbawienia wolności, z tego 5 lat przebywał w zakładach karnych. A dalej, proszę Państwa, jest ogromna ilość materiałów esbeckich, z których wynika, że był śledzony jak chyba nikt w tym czasie. Z akt esbecji mogę z całą pewnością powiedzieć, że on wysadził pomnik Lenina w Hucie, a później stanął na czele strajku kwietniowo-majowego 1988 roku w Nowej Hucie i od tego strajku rozpoczęło się obalanie kostek domina, które doprowadziły w 1989 i w następnych 2 latach do likwidacji Paktu Warszawskiego i rozbicia w Rosji. To była pierwsza kostka domina. Tą kostkę obalił Andrzej Szewczuwianiec. Wykluczone, że był konfidentem w czasie, kiedy podpalał Komitet Dzielnicowy, w czasie, kiedy uciekał do NRF-u, w czasie, gdy był przywódcą strajku w Hucie Lenina i w czasie, gdy głodował, kiedy nie miał dla siebie, swojej rodziny żadnych środków do życia. Z dokumentów, bo tyle mogę powiedzieć, nie wynika w najmniejszym stopniu, że był konfidentem. Wynika natomiast z nich w sposób oczywisty, że był bohaterem przez całe swoje życie. Dziękuję.